9 grudnia wspominamy błogosławionego Bernarda Marię od Jezusa, prezbitera i zakonnika. Bernard urodził się w Rzymie 7 listopada 1831 roku w bogatej szlacheckiej rodzinie Silvestrelli Gonzani. Tego samego dnia otrzymał chrzest święty, a w wieku 9 lat sakrament bierzmowania. Gdy miał 17 lat, zmarli jego rodzice. Bernard uczył się w szkołach katolickich i to właśnie wpłynęło na rozpoznanie u niego powołania zakonnego. Wstąpił do zgromadzenia księży pasjonistów, lecz formację przerwał z powodu stanu zdrowia. Opuścił zgromadzenie, ale podjął studia i przygotowywał się do przyjęcia święceń kapłańskich. Przyjął je 22 grudnia 1855 roku w wieku 25 lat. Do księży pasjonistów wstąpił jeszcze raz, już jako kapłan, a przez 25 lat był przełożonym generalnym tegoż zgromadzenia. Bernard, mimo słabego zdrowia, dożył 80 roku życia. Zmarł 9 grudnia 1911 roku. Beatyfikował go święty Jan Paweł II 16 października 1988 roku i tak przedstawił jego sylwetkę. Błogosławiony Bernard Maria Silvestrelli dał świadectwo niezłomnej wiary w trudnym dla Kościoła w Rzymie i pełnym sporów okresie dziejów. Umiał on, pomimo sprzeciwów rodziny oraz oporu środowiska politycznego, poświęcić się Bogu, wybierając życie w zakonie pasjonistów, jako wierny i gorliwy uczeń ukrzyżowanego i jego bolesnej matki. Kiedy problemy zdrowotne zdawały się stawać na przeszkodzie jego działalności, zaufał łasce i w ten sposób odkrył, że temu, kto wierzy, może ona dopomóc w pokonywaniu wszelkich trudności. Wspieranemu łaską Bernardowi Marii było dane spotkać się i nawiązać przyjaźń z ludźmi głęboko zaangażowanymi, m.in. ze świętym Gabrielem od Matki Boskiej Bolesnej, i wraz z nimi postępować na drodze zakonnej doskonałości. Opatrzność sprawiła, że on sam stał się narzędziem miłosierdzia i łaski, kiedy został wyznaczony do pracy formacyjnej wśród młodzieży zgromadzenia. Następnie zaś, kiedy przez długie lata kierował zgromadzeniem pasjonistów, broniąc go przed typowymi dla owej epoki pokusami zeświadczenia, przyczyniając się do jego rozwoju i utwierdzając zakonników w trudnym naśladowaniu Chrystusa ukrzyżowanego, arcykapłana, wzoru i mistrza każdego kapłana, doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Nade wszystko Bernard zachęcał zakonników do wielkodusznego wytrwania w surowej dyscyplinie ich zgromadzenia, do tego, aby wobec świata byli żywym przypomnieniem męki Chrystusa. Wszystkich zaś wiernych zachęcał do niezachwianego zaufania Bogu, także w trudnych sytuacjach życia, bowiem Pan zawsze będzie pomocą i tarczą dla tego, kto mu zaufał. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony Bernard wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.